Białystok w czarnych strojach, Tychy Falcons w strojach biało-granatowych. Panie i panowie, gramy! Akcja podaniowa na skrzydło, ładny tackle. Ofensywy Falcons, jak będzie tym razem, ma dużo czasu Chris Jeffrey, ucieka na drugą stronę, no i teraz zobaczmy, kto będzie szybszy. Chris Jeffrey wybiega poza linię boksu, budowane przez New Era Polska. Jeszcze raz Jarek Szwej, tym razem w drugą stronę i to jest blisko. Zameldować się z nią w polu punktowym. Chris Jeffrey, dalekie podanie, totalnie niepilnowany. Zawodnik walką, zależ niewiele. Sokol. Jeszcze raz przez środek walką, doskonale to wygląda. Ależ poszedł Jarek Szwej! Akcja biegowa, bardzo ładne zagranie w wykonaniu. Podanie na skrzydło, piłka złapana. Czy to już jest touchdown? Tak jest, ależ błyskawiczna seria ofensywna. Z tym Aaron Jones, czyli oj, tutaj nie będzie podwyższenia, nie tym razem. Zły snap, złe ustawienie piłki. Przyłożenia drużynie gości. Krótki wykop, piłka w rękach zawodnika Tychy Falcons. Wciąż na nogach gracz gospodarzy dopiero. Aczkolwiek dzisiaj szerszym składem dysponują zawodnicy Falcons. Akcja biegowa po nie najlepszym snapie. To jest gracz, którego absolutnie nie trzeba przedstawiać. A tymczasem dalekie podanie, mocne uderzenie. Gracze Falcons i teraz już na pewno będą piłkę odkopywać. Niezły, daleki, wysoki punt. Piłka złapana, ale momentalnie zatrzymany. Akcja biegowa, Krzysztof Czaplejewicz. Ładna akcja podaniowa, jest tackle. Podanie na skrzydło, bardzo ładne. No i po raz kolejny Eryk Montus. Akcja biegowa, Mikołaj Pawlaczyk. Na murawę. Jeszcze raz po ziemi Lowlanders i wygląda na to, że to może być kolejny touchdown. Touchdown Lowlanders Białystok. I znów zablokowane podwyższenie. Także dużo jeszcze tutaj grania przed nami. A już teraz akcja powrotna. Rozpędza się jeden z zawodników Falcons. Chris Jeffrey, fumble. No, to była mega niebezpieczna akcja. Choć tutaj ten poziom, jedno jest pewne. Eagles outsiderami. A tymczasem piłkę łapie. Wygrana aż 50-0 z tyłu Falcons. To jest Warsaw Eagles oczywiście. Akcja podaniowa. Grunaj podanie w pole punktowe, Rafał Królewski, touchdown, Lowlanders. Prowadzą w tym momencie już 18-0. Tak jest, łatwy pomysł, ale punktów nie ma. Końca pierwszej połowy czasu bardzo niewiele. Niezły, daleki wykop, będzie akcja powrotna. Raz jeszcze. Czas leci, a obraz meczu się nie zmienia. Jeszcze tutaj Damian Wesołowski. Idealnie, ale zdołał się pozbierać w jakiś sposób Chris Jeffrey. Chris Jeffrey. Solowa akcja po raz, ależ tutaj niezłe odepchnięcie. I to jest to miejsce, z którego wszystko się zaczyna. A tymczasem bardzo ładne podanie. W końcu coś zaczyna. Chris Jeffrey. Jest presja i jednak solowa akcja. Nie, to nie była dobra akcja wykonana. Spotkania będą mieć zawodnicy ekipy gości. Lowlanders ruszają do ataku. Rafał Grunek.
Radecki. No tutaj nawrócił w bardzo dobry sposób. Znalazł tam odrobinę miejsca, ale już teraz zostaje zatrzymany. Jeszcze raz Mikołaj Pawlaczyk, biegł w drugą stronę. No i na Radę zatrzymany. Akcja podaniowa. Moment. Na razie 18-0 prowadzą Falcon solowy biegnik Galileja. Ma tam naprawdę dużo wolnego miejsca. Solowa akcja i mamy touchdown. Po raz kolejny Aaron Jones. Zwycięską ręką wyjdą tutaj Falcons. Tym razem się udaje. To 4 razy sztuka. 26-0. Po stronie Falcons. Teraz zaczyna się wszystko od gry biegowej. Po raz kolejny. Solowa akcja Chrisa Jeffreya ma na plecach dwóch, trzech rywali. Decyduje się na solowy bieg Janek Schwej, nie będzie i Gruney, jeszcze raz piłka podbita i będzie celniej, częściej szukał z kolegów ze swojego klubu. Jeszcze raz, bardzo długo trzyma piłkę w rękach, dalekie podanie, piłka jest łapana, no właśnie o tym mówię. W Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, a także Polskiej Futbol Ligi. Już teraz kolejna akcja biegowa, Bartek Woch. Lecimy dalej, przed nami kolejna akcja, Chris Jeffrey, tym razem solowy bieg rozgrywającego. I gdyby dzisiejszy mecz z zerowym dorobkiem zakończyli Falcons, no ale teraz po raz kolejny. Bardzo dużo. Tym razem zdecydowanie lepszy punt. Axel Asuliano odbiera piłkę. Rozpędza się i rozkręca się. Zobaczymy, ile jardów uda mu się pokonać. No. Jak sobie poradzi Oleg Donda. Akcja podaniowa na skrzydło. No proszę. Proszę, proszę, proszę. Ekipy gospodarzy tym razem decyduje się na solową akcję biegową. Oleg Donda, jest pierwsza próba. No i lecimy. Szykuje się akcja solowa biegowa. Aleksander Donda zatrzymany. Ciekawy pomysł. Trochę długo i dużo czasu zajęła ta akcja. Będzie starał się zatrzymać tę akcję, a tymczasem touchdown zdobywają Falcons. Bardzo ładna akcja. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Oleg Donda zatrzymany. Nic z tego. Razem się nie udało, no i decydują się na normalne, standardowe kopnięcie gospodarze. Krzysiek Czaplejewicz.